Witajcie, z tej strony Ponguj. Dzisiaj mam dla was szybsze, krótsze info dotyczące nadchodzących FNAF-owych książek. Pojawiło się trochę na ten temat i możemy sobie o tym powiedzieć. Zapraszam do oglądania. Zanim zapytasz, co z filmem FNAF-a, nie ma żadnego info na ten temat. Tworzenie filmu trwa nawet kilka lat. Kiedy coś się pojawi, zrobię na ten temat odcinek. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej niż to, co powiedziałem w poprzednim odcinku o filmie. Tak więc wracając do tematu. O czym mowa? Chodzi o dosyć krótki, szybki, prosty post, który Scott umieścił na Steamie. Mówi on o przyszłości FNAF-a, przyszłych książkach. Wspomniał on, że podpisał umowę z firmą Scholastic na całe 3 FNAF-owe książki. Myk polega jednak na tym, że pierwszą z nich jest znane już nam Silver Eyes. Tak więc mam przed sobą jeszcze 2 inne książki dziejące się w uniwersum tej gry. Myk polega na tym, że The Silver Eyes pojawi się w październiku tego roku, a pozostałe 2 książki w 17 i 18 roku. Dopiero za 4 miesiące dostaniemy jedynie tą samą książkę co wcześniej, ale innego wydawcy, to znaczy nie pojawi się tak po prostu na Amazonie, ale porządna firma zacznie to sprzedawać. Plusem może być tutaj też to, że zwiększa to szanse na to, że te książki zostaną przetłumaczone na inne języki, na przykład na nasz, co byłoby dosyć dobre, zwracając też uwagę na to, jak często mnie w komentarzach ludzie pytają o te polskie tłumaczenia tej historii. Tak więc jest ciekawie, zbliżają się do nas 2 nowe książki, niestety za szybko to one nie wyjdą. To co mnie osobiście interesuje, to fabuła. Zgodnie z tym, co zobaczyliśmy w pierwszej książce, nie była ona całkowicie powiązana z fabułą gier, są między nimi różnice. Tymczasem, gdzie pójdą nowe książki? Ogólnie, co ciekawe, samo to nazywanie ich drugą i trzecią książką w pewien sposób sugeruje, że jest tutaj jakaś ciągłość, całość, ergo będą one o tym samym. Więc albo będzie to kontynuacja pierwszej książki, losów naszych bohaterów, których zdołaliśmy już poznać, albo będzie to zupełnie inna historia zupełnie innej grupy dzieci, które pojawiły się w innej pizzerii z innymi ofiarami, innym mordercą itd. itd. No przynajmniej pojawili się w tym samym miejscu, ale to byłoby... Nie wiem, co można by tam... O czym można by tam powiedzieć, a w innych lokacjach mogą jakieś tam toje pokazać, ugryzienia, coś tam, czego nie pokazali w tej pierwszej książce. Może być to z jednej strony zupełnie inny świat i zupełnie nowa historia, a może być to samo uniwersum co w pierwszej książce. Potencjalnie moglibyśmy tutaj na przykład Springtrapa zobaczyć, to byłoby nawet ciekawe. Bądź co bądź, nic nie byłoby dziwnego, gdyby Scott stworzył tylko drugą książkę, ale dowiadujemy się, że stworzy jeszcze 2. Także może być tego dosyć sporo, nie wiadomo czego się spodziewać. To tak jakby Scott rozpracował sobie alternatywną historię i tak teraz ją rozszerzył w drugiej i trzeciej książce. Pokazuje też to trochę jak działa, jak on sam działa. Od razu zaplanował wszystko, to nie jest tak, że teraz tworzy książkę drugą, a jak skończy, to może zacznie myśleć o tym, co mogłoby się potencjalnie pojawić w następnej. Po prostu wie, co robi już od samego początku, ma to rozpracowane. Tymczasem jak to się wszystko skończy, to dopiero zobaczymy. W październiku wypuszczona zostanie znowu książka FNAF The Silver Eyes, dużo nam to nie da, no ile nie dostaniemy polskiej wersji książki. Tymczasem następna książka, nowa historia pojawi się dopiero za rok. Także Scott daje nam sporo czasu, do tej pory jak książka wyjdzie, to powinniśmy zdążyć już rozpracować FNAF Sister Location. Fandom FNAFa ma jeszcze 2 lata powodów by żyć. Nie mówię, że tyle pożyje, ale ma do tego potencjał. Zobaczymy jak to będzie. Tymczasem w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pomysły, przemyślenia, sugestie dotyczące nadchodzących gier, książek itd., napiszcie o tym w komentarzach. Tymczasem to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach.